ja bym się tutaj odwołał, trzymając się już na przykład lat 80. właśnie, wtedy, kiedy Grecja żyła mocno na kredyt, miała tam deficyt rzędu 4%, przy takim jeszcze niezłym wzroście gospodarczym, chociaż nie bardzo wysokim. To w tym samym czasie Irlandia, która popadła w latach 70. w podobne kłopoty, też kraj jeszcze wtedy peryferyjny, przeprowadziła takie bardzo, nie wiem, można w niemieckim stylu reformy, które też kosztowały krótkookresowo bardzo dużo Irlandii. Bezrobocie bardzo wysoko skoczyło, ale no potem okazało się, że Irlandia jest niesłychanie atrakcyjnym miejscem do inwestowania. No i Irlandia obecnie ma 20% mniej więcej, jest zamożniejsza od średniej unijnej, prawda? W poziomie konsumpcji to jest mniej więcej średnia. Bo płace są trochę niższe. No i to jest, to mniej więcej pokazuje tę różnicę, tak? Znaczy Irlandia potrafiła się zreformować, przechodząc też przez pewien czyściec, a Grecja nie. I to jest zawsze oczywiście problem tej pragmatycznej polityki, jak to zrobić, prawda? Dlatego, że i nie wszystkim się to udaje. I oczywiście to jest tak, że można to zrobić w różnym stylu i pewna pragmatyka i także ochrona pewnych grup, które sobie wyjątkowo nie radzą, jest ważnym elementem takiej polityki. Ale to nie znaczy, że ta polityka może być całkowicie bezbolesna, no bo ona coś zmienia, tak? Ona ma zmienić to, co jest i wprowadzić coś nowego. I to zawsze oznacza pewną, używając technicznego języka, realokację, przesunięcia wewnątrz systemu, który obowiązuje, prawda? Więc ktoś, kto miał jakieś przywileje, musi być ich pozbawiony. Ktoś, kto nie płacił podatków, musi zacząć płacić podatki. Ktoś może straci jedną pracę, żeby móc zyskać inną po pewnym czasie. Ktoś, kto do tej pory dostarczał pewne produkty dla sektora rządowego, prawda, które były kupowane, straci tego klienta, musi sobie poszukać innego może na rynku zagranicznym, albo jego firma upadnie, prawda? I to zawsze tego typu reformy wywołują krótkookresowy ból. Tylko ten ból trwa w Grecji już 5 lat. No powiedziałbym i tak i nie. To znaczy, że właściwie obecnie Grecja jest mniej więcej na tym poziomie, na którym by była, gdyby nie bardzo ten taki, powiedzmy, bańkowy boom ostatnich kilku lat, czy też właściwie przed kryzysem, kilkunastu lat przed kryzysem. Czyli po wejściu z tej strefy euro między, powiedzmy, rokiem 2000 a 2008, kiedy Grecy nadal kontynuowali swoją, właściwie powrócili do tej polityki, powiedzmy, luźnego paska z lat 80. Jednocześnie korzystając z dobrodziejstwa tych niskich stóp procentowych, czyli nie przeprowadzili tego, to nie każdy kraj tak zrobił, prawda, który wszedł do strefy euro. No dobrym przykładem są kraje Europy Środkowej, które teraz wchodzą, które tak nie robią, prawda, to znaczy jak na przykład Słowacja. Czyli korzystają z niskich stóp procentowych, ale jednocześnie nie ekspandują boomu konsumpcyjnego w taki sposób, jakim to się wydarzyło w Grecji. Czyli nie hodują sobie problemu na przyszłe lata. I Grecy mieli taki ponadstandardowy boom, czyli przez jakiś czas rośli tam 4% rocznie, w sensie księgowym, ale nie stało za tym tak naprawdę podnoszenie zdolności produkcyjnej gospodarki. I w dużej mierze to, co się wydarzyło na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, czyli ta korekta o te 30-40%, to jest powrót do mniej więcej tego miejsca, w którym Grecja by była, gdyby tego wielkiego boomu nie było. I nawet gospodarka grecka zaczęła się ostatnio odbijać. I to było widać, że te wszystkie rzeczy już zaczyna się poprawiać. I problemem polityki greckiej, tak jak ja ją widzę obecnie, tej polityki gospodarczej i w ogóle polityki sensu largo, jest to, że ona jednak trwa w tym w podtrzymywaniu niepewności.